Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym zademonstrować Wam funkcję, o którą już część z Was pytało mnie od iOS-a 15, bo wtedy ta funkcja się pojawiła, ale pojawiła się ona wtedy tylko w ustawieniach VoiceOvera, a nie była dostępna w polskim języku, dlatego o niej w ogóle nic nie mówiłem. Chodzi tutaj o funkcję rysuj ścieżkę, aby pisać. Od iOS 17 ta funkcja jest dostępna również w polskim języku, dlatego zacznijmy od tego, jak tą funkcję w ogóle włączyć, żeby móc z niej korzystać. W tym celu oczywiście udajemy się do ustawień, a tam wybieramy sobie ogólne i klawiatura. Sprawdzaj pisownię, przełącznik, włączone. Teraz, gdy mamy już te ustawienia, to szukacie sobie dwóch opcji. Interpunkcja inteligentna. Predykcje tek. Rysuj ścieżkę, aby pisać. Przełącznik. Włączone. Rysuj ścieżkę, aby pisać. I to musicie mieć zaznaczone w tych ustawieniach. I wcześniejsza opcja. Predykcje tekstu. Przełącznik. Włączone. Predykcja włączona. Obie te funkcje powinny być włączone. Dlaczego? Zaraz Wam pokażę. W tym celu oczywiście otwórzmy sobie jakieś pole edycyjne. Niech to będzie w moim wypadku notatnik. Notatka, pole tekstowe, mamy edycja, pustą notatkę, znaków, punkt wstawiania na początku. I możemy jeszcze się upewnić. Usuń. Tak, mamy usunięte. Jeśli mamy włączoną już rysuj ścieżkę, aby pisać w ustawieniach ogólnych, to teraz musicie to jeszcze mieć włączone w VoiceOverze, nie tyle włączone, co powinniście w ustawieniach pokrętła zaznaczyć sobie tą funkcję, żeby ona była na tym pokrętle dostępna. Błędnie zapisane, edycja. Rozpoznawanie ekran, opisuj obrazki, rysuj ścieżkę, aby pisać. Rysuj włączone. Ścieżkę, aby pisać. Ja to mam na pokrętle. Funkcja rysuj ścieżkę, aby pisać wyłączona. Wyłączona. Funkcja rysuj ścieżkę, aby pisać włączona. Włączona, okej. Okay. I na początek też, jak będziecie zaczynać swoją przygodę z tym rozwiązaniem, to polecam Wam jeszcze jedno ustawienie na pokrętle. Błędnie zapisany wyraz, edycja. Rozpoznawanie ekranu, opisuj obrazki, rysuj ścieżkę, czynności, vlog, tryb wpisywania, wpisywanie tryb standardowe. Wpisywania. Ustawcie sobie tryb wpisywania standardowy, nie wpisywanie bezwzrokowe. Bezwzrokowy, czyli nie ten, kiedy dotykacie palcem i po oderwaniu zostaje wstawiona literka, tylko wpisywanie standardowe. Wpisywanie standardowe, czyli takie, gdzie po dotknięciu jakiejś literki musicie stuknąć dwa razy w ekran, żeby aktywować tą funkcję. Dlaczego? Głównie chodzi tutaj o to, żebyście po pierwsze nauczyli się lepiej korzystać z klawiatury, tej klawiatury ekranowej, a po drugie, żebyście na początku od razu się nie zrazili, jeśli chodzi o wpisywanie czy korzystanie z tego trybu rysowania ścieżki. O co tutaj chodzi? Generalnie chodzi tutaj o to, że możemy w tym momencie rysować palcem po klawiaturze bez odrywania go od ekranu i w ten sposób system będzie rozpoznawał słowa, które my chcemy wpisać. Oczywiście nie możemy machać sobie palcem po ekranie w dowolny sposób. Musimy po prostu palcem odwiedzać te litery na klawiaturze, które chcemy, aby zostały wpisane. I teraz przykład może. Wielkie A. Jak Adam. Ja bym chciał napisać słowo Ala, to dotykam wielkie A. literki A, Adam. Potem jadę w poprzek ekranu. Wielkie L. Do literki Ludwik. L i z powrotem muszę wrócić wielkie do A. literki Adam. A, czyli chcę pokazać systemowi, które litery mają się złożyć na to słowo, które ja chcę wpisać, a system, korzystając z predykcji, czyli z przewidywania tego, co ja chcę napisać, będzie mi proponował słowa, które chcę wstawić. Jak wywołujemy funkcję rysuj ścieżkę, aby pisać? Po prostu dotykamy danej literki, a w tym trybie standardowym musimy stuknąć dwukrotnie i przytrzymać palec, aby ten tryb został aktywowany i wtedy rozpoczynamy rysowanie tej wspomnianej ścieżki po ekranie. Wielkie A. Pokazywałem Adam. Wam, ale no to zobaczcie. Ja jeszcze raz wielkie A. dotykam A, Adam. Stukam dwukrotnie palcem. Wielkie A. A zawibrował mi. L. Ala. A. I gdy oderwałem palec, mam wstawione słowo ala i co więcej, mam je wstawione od razu ze spacją, czyli nie muszę naciskać spacji, po prostu po oderwaniu palca od ekranu słowo ala zostaje wstawione i pojawia się po nim spacja. Gdybym teraz chciał po prostu wstawić jakiś spójnik, I. na przykład literkę i, to muszę klasycznie stuknąć w niego dwukrotnie w tym trybie i ponownie spację. No i teraz powiedzmy, że będę chciał napisać sobie Piotr. O. To na początku, jeśli chcecie dobrze wszystko robić od razu, to polecam i tak poćwiczyć sobie, P. czyli w tym trybie możecie Paweł. Sobie dotknąć literki P, P. i potem lecimy sobie w lewo o, I.
I, O, O, I, U, Y, T, T, R, E, R, R. Wszystko w jednym rzędzie. Dobra, mamy słowo, to aktywujemy sobie shifta, żeby było z dużej litery. Wielkie P. Ustalam się na P i znowu aktywuję P, lewo, prawo, T, pilot, Piotr. I Piotr. Od razu słowo wstawione. No to wpiszmy sobie coś dalej, na przykład mają. Return, M, N, M. Literka M aktywuje. Ma, M, ma, mam, mama, mama. Mama. Zaproponował mi mama, to ja w tym momencie zamiast od razu kasować tą mamę, dotykam nad klawiaturą, nad tymi najwyższymi literami, takiej pozycji predykcja. I. Irena. I tutaj. O. Jeszcze. Głowa osoby dorosłej. U, I, T. To zaraz. Maja. Głowa osoby dorosłej. Maja. Mają. Mają. Ukryj pasek na rzęsie. Mają. Maja. Maja. To są jeszcze dodatkowe propozycje, które on mi podrzucił do wpisania i popatrzcie, co jest dalej. Głowa osoby dorosłej. Głowa kobiety. Mamy propozycje różnego rodzaju. Starsza osoba z siwymi włosami. Emotikon, które też możemy, jeśli system nam je podpowiada w danym miejscu, od razu sobie wstawiać, dzięki czemu możemy szybciej pisać, wstawiając różnego rodzaju głowa emotki. Kobiet, głowa Maja. Mają. Ja sobie wybieram mają. Mają. Od razu słowo wstawione jest ze spacją. P. I Paweł. Wpiszmy psa. Pot. Za krótko podjechałem palcem. P. Paweł. S. Shift. A. Adam. Zobaczcie, gdy szukamy normalnie palcem po ekranie danej literki, mamy czas. Możemy sobie gdzieś tam pojeździć, bo od razu literki nie są stawiane. Dlatego tutaj, w tym systemie, na początku, żeby dobrze pisać, musicie troszkę poćwiczyć, żebyście dokładnie wiedzieli, gdzie co znajduje się na ekranie. I chodzi tutaj głównie o te odległości. Jaki ruch palcem musicie wykonać, lewo, prawo, góra, dół, żeby najechać na odpowiednią literkę. D, S, A. Dobra, Adam, ja powiedzmy, P. że mam Paweł. I znowu aktywuję P, P pot. S, A. Pot. Ale on mi też proponuje pod. Poza, ta aparat, przeciw, poza, strzałka skierowana, poza, pa, ukryj pasek na rzędzie. I nie proponuje mi innej tutaj psa wśród tych propozycji. L. To jeszcze raz. Lud, P, Paweł, P, P, of, od, psa, psa. Okej, okay. I teraz mi psa wpisał. Spacja. I kropki oczywiście, pomimo tego, że on zrobił spację, jeśli na spacji dacie dwa razy, aktywujecie spację, no to też klasycznie ten skrót, jeśli macie to zaznaczone w ustawieniach, kropka w spacja zostanie wstawione. Ja teraz sobie spacja. Z tego skorzystam. Return. Nowy wiersz. I damy Enter. Oczywiście ten sposób jest na początku, wydaje się, bardzo wolny, ale jeśli ktoś będzie korzystał z tego po jakimś treningu, to sami się przekonacie, że działa to bardzo szybko. Znam osoby już, które korzystają z tego trybu i bardzo sobie chwalą, bo piszą szybciej nawet niż w trybie wprowadzania Braille'a. Oczywiście to nie będzie nigdy działać tak szybko jak dyktowanie, więc to jest tylko alternatywa dla osób, które nie znają Braille'a, a które chciałyby też w miarę szybko pisać na klawiaturze. Ja teraz może napiszemy jakieś zdanie, jeszcze jedno. Mają psa, no to co możemy napisać? Pies. Może po wielkie prostu klasycznie wielkie, wielkie D. Moje powitanie. Wielkie S. W podcastowe. Nie. Wielkie W. Wanda. Wit. Wita. Witaj. Witaj. Witajcie. 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 E. W. W. Musimy wbić normalnie. Spacja. Usum. M. Maria. Mi. Mój. Mon. Minut. Mondo. Mińsk. Mińsk. O, Mińsk usum. Zamiast mojej. Usum. Za krótko pojechałem Mińsk. Palcem. M. N. M. Maria. Mi. Mój. Moje. Mojej. Mowe. Mojej. 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 Spacja. Z. S. A. S. Stefan. Aktywujemy S. Zaznaczone. S. Szyi. Stów. Substick. Szuflad. Szuflad. Szufladzie. Szufladzie. Spacja. I dwa razy spacja. Tak to działa w trybie standardowym. A spróbujemy teraz przestawić tryb błędnie zapisane znaki. Błędnie wpisywania. Rozpoznawania ekranu. Opisuj obrazki. Rysuj ścieżka. Czynności. Wlo. Tryb wpisywania. Wpisywanie bezpośrednie. Wpisywanie bezwzrokowe. Wpisywanie bezwzrokowe. I teraz to, co musicie wiedzieć, że tutaj przede wszystkim bardzo szybko się aktywują literki. Wystarczy dotknąć literki, aby ona i przytrzymać palcem, aby
się aktywowała i wtedy bardzo szybko musimy też suwać palcem po ekranie, żeby właśnie to przytrzymanie, które włącza się dość szybko, nie złapało nas na tej literce, która nas nie interesuje. No i spróbujmy napisać sobie to samo, co wcześniej. Wielkie A. Ala. Ala. I. I. Tu musimy dać sobie spację. Shift. Wielkie P. Po. Pio. Up. Piotr. Piotr. Spacja. M. Piotr. Mi. Ma. Maj. Mam. Mają. Mają. P. Z. O. P. Pot. Psa. Psa. Spacja. 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 I tu widzicie, Ala i Piotr mają psa. Udało mi się wpisać o wiele szybciej. Bo to wymaga też pewnej wprawy, pewnego ćwiczenia. Myślę, że tak jak wspomniałem, dla osób, które z Braille'a nie korzystają, może to być bardzo interesujący sposób wprowadzania tekstu. I przypominam, że jest to oczywiście jedna z alternatyw, oprócz tradycyjnej klawiatury, oprócz wejścia ekranu Braille'a, oprócz odręcznego pisma, oprócz dyktowania. Jest to kolejny sposób, kolejna alternatywa dla osób, które na przykład mają problem z przytrzymaniem palca w jednym miejscu, którym łatwiej jest wykonać taki gest posuwisty, aby coś napisać. No i jak widzicie, w tym trybie bezwzrokowym, jeśli dojdzie się do pewnej wprawy, no to pisanie w ten sposób naprawdę może być bardzo, bardzo szybkie. I dodatkowym plusem tego rozwiązania jest to, o czym wspomniałem, czyli emotikony, które bardzo wygodnie w ten sposób można wstawiać. Nie trzeba się przełączać gdzieś tam do trybu emoji i tam nie trzeba korzystać z wyszukiwania. W tym trybie wystarczy wpisać nazwę jakiejś ikony. Ona też nam się wyświetli i wtedy szybciutko możemy sobie coś tam wybrać z propozycji, wstawić i dalej pisać. Tak więc mam nadzieję, że teraz już wszystko stało się jasne, czym jest funkcja rysuj palcem, aby pisać. Podzielcie się własnymi wrażeniami, jeśli sami już korzystacie, używacie tej funkcji. Ciekaw jestem, czy część z Was przekonała się do niej. No i oczywiście, gdybyście mieli pomysły na kolejne tego typu nagrania, to podzielcie się nimi w komentarzu albo na mojego maila. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, no to pamiętajcie, żeby to zrobić, bo wtedy żadne nowości Wam nie umkną. A dzisiaj ja już bardzo dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Kłaniam się nisko. Piotr Witek.